Nasz projekt jest projektem, który leży na pograniczu dwóch nauk, to znaczy leży na pograniczu informatyki. Wymieniam informatykę jako pierwszą, ponieważ my jesteśmy informatykami, oraz chemii, a właściwie farmacji. Problem jest taki, farmacja jest, jest przede wszystkim biznesem, który przynosi okropnie dużo pieniędzy. Może przede wszystkim leczy nas, właściwie może to jest pierwsze, ale drugie to przynosi pieniądze. I jednym z problemów jest coś takiego, że w farmacji mamy w wyszukiwaniu nowych leków, który jest bardzo poważnym biznesem, jak się łatwo domyśleć, jest kilka etapów. Po pierwsze, najpierw przeszukujemy, jak gdyby wyszukujemy różnego rodzaju związki chemiczne, molekuły, będę mówił molekuły, ligandy, takie okropne słowa. I z tego trzeba znaleźć rzeczy, które molekuły właśnie, które mogą nas leczyć. Ten proces jest bardzo długi, bo najpierw trzeba właśnie przeszukać, potem wybrać z tego jakieś potencjalne składniki, jakieś potencjalne molekuły, które może będą służyć. Potem należy dalej sprawdzać, potem sprawdzać na przykład takie rzeczy, czy one nie są toksyczne, bo my możemy najpierw znaleźć coś, co tak naprawdę będzie nas w innym tym truło i tak dalej, i tak dalej. Ja to zawsze pokazuję właśnie w rękami, że to jest taki lejek. My mamy najpierw miliony rzeczy, a potem schodzimy do bardzo niewielu, te kilkanaście przechodzi do tak zwanego wet labu, gdzie są robione badania na myszach, na szczurach albo w ogóle na jakichś tkankach, które utrzymywane w takim stanie meta życia, a dopiero potem jest proces tego badania tego na ludziach i tak dalej, potem to wchodzi do produkcji, kiedy jakieś FDA czy coś. I teraz, żeby uzmysłowić wszystkim, jak trudny to jest proces, to jest coś takiego, to trzeba powiedzieć, że molekuł potencjalnie na świecie jest około 10 do 60. To jest więcej niż jest atomów we wszechświecie, dużo więcej, znacznie więcej. Z tego, mam nadzieję, że nie pomyliłem tych liczb, z tego takich molekuł, które są potencjalnymi w ogóle lekami, bo jest taka tak zwana reguła Lipińskiego, która mówi, że taka molekuła, która leczy, tam nie może mieć więcej atomów niż coś, tam nie może mieć coś, nie może, jest jakiś taki pięć generalnie reguł, no to wtedy spadamy z 10 do 60, bardzo dużo do 10 do 23. Przeglądanie 10 do 23 jest w dalszym ciągu niemożliwe zupełnie. W związku z czym tutaj wchodzi informatyka. Informatyka jest w stanie przeszukiwać szybciej, ale w dalszym ciągu nie jest w stanie przeszukiwać wystarczająco szybko. Więc proponujemy tej chem informatyce, bo tak, czy chem farmacji właściwie można by powiedzieć, takie modele informatyczne, które najpierw budują pewnego rodzaju przestrzeń chemiczną, ale w postaci właśnie takiej zakodowanej, nazwijmy to, gdzie związki, molekuły właśnie, które są podobne do siebie w jakiś sposób, będą umieszczone niedaleko w tej wysokowymiarowej przestrzeni. Więc powiedzenie, co to znaczy niedaleko, to jest w ogóle samo w sobie. No i jest jakaś miara matematyczna po prostu, miara euklidesowa, nie euklidesowa, jakakolwiek. I teraz idea jest taka, że jeżeli związki mają podobną budowę strukturalną, to prawdopodobnie będą miały podobne również działanie. W związku z czym takie pierwsze podejście to będzie zbudowanie takiej olbrzymiej przestrzeni i na przykład poszukiwanie, no taki przykład, taki najprostszy zawsze przykład, to jest taki, że mamy jakąś aspirynę, potem jakiś inny związek, który jest też leczy. My wiemy skąd inąd, że on nas leczy na grypę, nie grypę, czy zaziębienie. I poszukujemy czegoś, co jest podobne do jednego i podobne do drugiego.
ale nie jest ani jednym, ani drugim. Tu jeszcze wchodzi do tego prawo patentowe, bo ja nie mogę nagle produkować aspirynek. Znaczy aspirynę już chyba tak, ale wielu związków nie mogę produkować, bo one są opatentowane. Więc dobrym metodą jest, biorę jeden znany związek, drugi znany związek, szukam czegoś po środku i muszę je znać. I w tym momencie ten lejek właśnie zaczyna działać, bo ja z bardzo wielu molekuł wyszukuję jakąś część. I teraz to jest jak gdyby pierwsze takie podejście. Tych podejść może być więcej, dlatego że my możemy, i tutaj jak gdyby zmierzamy do tej istoty naszego pomysłu, naszego projektu, bo to było takie absolutne wprowadzenie. I w jaki sposób my się leczymy? Leczenie nie jest po prostu, że molekuła bierze i leczy nasz zaziębienie. Ona leczy w jakiś sposób. To w jaki sposób jest skądinąd w dużym stopniu znane. To znaczy, w wielu przypadkach znane może, że tak. Są pewnego rodzaju proteiny w naszym mózgu, sercu, cokolwiek, gdziekolwiek to jest umieszczone, które są związane z chorobą w jakiś sposób. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, bo nie znam się na tym wystarczająco dobrze. Znam się na informatyce, ale nie na tam, nie na może farmacji jako takiej. I tam jest coś takiego, że my możemy tą proteinę w pewnym sensie, nazwałbym w cudzysłowie, wyłączyć albo właśnie włączyć. W jaki to sposób będzie działał? Potrzebujemy właśnie molekuły, która będzie pasować do tej proteiny. Co to znaczy pasować? Proteina, no to jest jakaś proteina, skąd wiadomo, to jest jakaś trójwymiarowa, przestrzenna struktura białka. Białko jest bardzo takim długim paskiem zwykle, który jest zawinięty, ma jest trzeciorzędowa struktura białka. I tam się tworzy, jak gdyby taka, nazwijmy to, kula z jakimiś takimi wgłębieniami. Nazywamy je kieszeniami. I te kieszenie, chodzi o coś takiego, znajdźmy molekułę, która będzie pasować do tej kieszeni. To pasowanie do tej kieszeni jest określone przez zestaw pewnych takich reguł. To jest reguł, czy one są jednohydrofobowe, to znaczy, czy nie lubi wody. Tak dobrze mówię? Chyba tak, są tu mnie poprawca, żeby zawsze mi się myli. Hydrofobowej albo że lubi wodę, to jest odwrotnie. Jest tam siły Fabervalsa, siły jakieś, cały szereg takich rzeczy. I teraz pomysł polega, między innymi nasz pomysł, polega na czymś takim. Znam tą proteinę, która wiem na co ona leczy, nazwijmy to, i z jaką chorobą ona jest związana, przepraszam. I potrzebuję zbudować molekułę, która będzie pasować właśnie, będzie się dokować. To jest tak zwane dokowanie, docking. No, to jest tak jak dokowanie statku w porcie, prawda, który musi pasować do tego portu. I my chcemy za pomocą prostych reguł, znając tą właśnie kieszeń, bierzemy atomy. My skądinąd wiemy, jakie są atomy, prawda, węgiel, tlen, tam jakieś inne. Prawda, z węgla są zbudowane pierścienie. Te reguły chemiczne są dość dobrze znane. Nie wszystko, tam jest dużo rzeczy, które jest jak gdyby szczegółami. I my możemy wpaść na, możemy zrobić coś takiego. Mamy tą właśnie kieszeń i zaczynamy budować tą molekułę naszą element po elemencie. Znaczy, to jest pierwsze takie podejście. Na przykład wbudowujemy bardzo prosty pierścień aromatyczny, czyli taki pierścień złożony z sześci węgli, który dopasowujemy do tej kieszeni. Następnie dobudowujemy następny jakiś pasek. Dobudowujemy następny pasek i w ten sposób dobudowujemy całą molekułę. I to jest jak gdyby ogólne podejście do tego rozwiązania. No i teraz niestety zrzucę na Tomka wytłumaczenie, jak gdyby Tomka Danela,
który jest doktorantem u nas, tego bardzo dobrze znającym się na tych wszystkich. Na czym polega istota jak gdyby naszego konkretnego modelu? Tomku, mógłbyś? U nas pomysł jest taki, żeby zacząć budowanie związku chemicznego od farmakoforu. Więc może zacznę od tego, co to jest. Żeby ocenić, czy dany związek chemiczny będzie pasować właśnie w przestrzeni 3D do kieszeni wiążącej białka, czyli do tego wgłębienia, gdzie powinien się zahaczyć i oddziaływać z białkiem, żeby wywołać dany efekt na to białko, no to można to ocenić poprzez interakcje, jakie może w tej kieszeni tworzyć. I mogą być to na przykład oddziaływania wodorowe. I na przykład powiedzmy są też oddziaływania między pierścieniami i takie oddziaływania to są konkretne elementy związku chemicznego. To znaczy jeśli w danym związku chemicznym znajdują się takie elementy jak właśnie donory wiązania wodorowego, akceptory wiązania wodorowego albo pierścienie aromatyczne, no to możemy je oznaczyć. No i tutaj właśnie na tym związku po prawej, nie wiem czy widać mój kursor, pewnie nie, ale no widać. Tutaj widać. Widać, widać. O, super. To po lewej właśnie są te pierścienie aromatyczne, one są tutaj zaznaczone takim kółkiem, więc to jest jeden z takich elementów, które mogą oddziaływać gdzieś z białkiem. Innymi miejscami są na przykład akceptory i donory wiązania wodorowego. I te elementy mają szansę właśnie, no, akceptory wiązać się z donorami i odwrotnie. No i przez to możemy w przestrzeni 3D stworzyć taką mapę 3D właśnie tych punktów, które będą niezbędne do osiągnięcia oddziaływań. No i naszym celem tutaj jest stworzenie takiego modelu generatywnego, który z opisu farmakoforowego, czyli z tych punktów, czyli powiedzmy wiemy, że w danym miejscu w przestrzeni ma być pierścień, wygeneruje związek chemiczny, który ten pierścień będzie tam posiadał. I farmakofory można chemicznie po prostu, mając wiedzę o tym, jak już dane leki oddziaływują z swoimi celami biologicznymi, można ocenić, w którym miejscu powinien być jaki element farmakoforu. Możemy zbudować sobie taką hipotezę farmakoforową, a następnie naszym celem tutaj w projekcie będzie na podstawie tego farmakoforu wytworzyć związki chemiczne. No więc podeszliśmy do tego problemu w taki sposób, że zaimplementowaliśmy model już istniejący JTVAE, który jest modelem do generowania związków chemicznych, nie konkretnie pod farmakofor, po prostu jakichkolwiek. No i jest to model typu autoencoder, gdzie jest tworzona reprezentacja ukryta, którą się też tutaj zajmujemy. Chcemy stworzyć taką reprezentację takich związków, żeby z tej reprezentacji móc coś właśnie zmodyfikować, przesunąć się w tej przestrzeni i wygenerować jakieś nowe związki. Tutaj na wejściu jest molekuła i następnie jest szereg operacji, które kodują właśnie molekułę w postaci reprezentacji wektorowej. To są tutaj te ZG i ZT. I te wektory właśnie są reprezentacją ukrytą, z której możemy następnie dekodować związki chemiczne. Przy okazji właśnie takich zastosowań w chemii, no tutaj mamy do czynienia z dosyć skomplikowanymi reprezentacjami, bo w tym przypadku są to grafy, czyli to nie jest taka reprezentacja wektorowa, którą łatwo się koduje. Tutaj te enkodery muszą w jakiś sposób poradzić sobie z tą strukturą grafu molekularnego. No i JTVAE sobie świetnie z tym radzi, koduje graf, posługując się tak zwanymi junction tree, czyli tutaj buduje też drzewa, formę drzewa związku wejściowego. Następnie dekodowanie przebiega symetrycznie i to też następuje struktura po strukturze, atom po atomie, ten związek jest dekodowany. No i co jest ważne w przypadku autoencoderów, które są generatywne, po wytrenowaniu takiego modelu mamy możliwość losowania z tego tak zwanego latent space'u, aby
aby wygenerować nowe molekuły. Czyli losujemy tutaj wektory, które powiedzmy mogą mieć rozkład gaussowski i na podstawie tego, używając dekodera, możemy odtworzyć związki. Ten model JTVI i te podobne modele, one są uczone. One są uczone na podstawie dużej bazy wiedzy. My skądinąd mamy po prostu opisane, duża ilość molekuł, które znamy, są opisane i one są dostępne w postaci baz wiedzy. I my te bazy wiedzy możemy wczytać i w pewnym sensie na podstawie tego nauczyć go. I to uczenie, to co Tomek przed chwileczką powiedział, że my możemy z tej zakodowanej przestrzeni samplować, losować, to polega na czymś takim, że on się nauczy wcześniej, co to znaczy poprawna molekuła, jaka jest poprawna postać. Znaczy on, to losowanie nie jest zupełnie przypadkowe, że on wylosuje cokolwiek, prawda? Tylko wylosuje coś, co w 95% to zależy od modelu, oczywiście będzie poprawnym modelem, albo będzie prawie poprawnym, także może będziemy mogli go minimalnie zmodyfikować. To tylko tak tytułem uzupełnienia, przepraszam. No i właśnie tutaj mamy już nasz model, gdzie dodajemy dodatkowy element do właśnie tej przestrzeni ukrytej, czyli to Z związane z farmakoforem. Właśnie ta baza wiedzy, czyli te związki, na których trenowany jest model, tutaj wzbogacamy o farmakofor, czyli po prostu na podstawie tych związków wejściowych liczymy opis farmakoforowy, to można zrobić narzędziami chemicznymi. My dodatkowo dokujemy te związki do kieszeni, czyli chcemy dokładnie wiedzieć, w którym miejscu te farmakofory się pojawią w przestrzeni po tym, jak ten związek wejdzie w kieszeń wiążącą. Więc tutaj do tych danych dorabiamy trochę więcej informacji, którymi możemy się posłużyć w trakcie uczenia modelu. No i w związku z tym, że mamy opis farmakoforu, który tutaj jest kodowany także w tej przestrzeni ukrytej, to później w trakcie dekodowania związków, jak już mamy nauczony model, możemy wciąż zakodować farmakofor i zmusić w ten samym model, żeby dekodował związki chemiczne, które posiadają dany farmakofor. To znaczy w trakcie uczenia ten farmakofor zawsze jest podany i ten model uczy się, jakie farmakofory odpowiadają jakim wektorom w latent space'ie, a następnie możemy w trakcie już dekodowania, generowania nowych molekuł losować jedynie z przestrzeni ukrytej tutaj ZG, ZT, a przestrzeń ZPH, czyli tą farmakoforową, podawać modelowi, żeby dekodował związki o danym farmakoforze. Bardzo dziękuję za tą arcyciekawą prezentację, zwłaszcza, że dotyczy czegoś, co jak rozumiem, ma potencjał do tego, żeby być komercjalizowanym. Ale moje pytanie dotyczy jeszcze jednej rzeczy. Właśnie co było efektem pracy tego Państwa zespołu? Bo jak już rozumiem, w jakimś sensie zwiększyliście też zasobność tej bazy, z której czerpie się kolejne przykłady, bo jak rozumiem, w wyniku tej generowania kolejnych związków chemicznych, ja nie jestem chemikiem, więc mówię tak bardzo ogólnie, te kolejne przykłady, które żeście wygenerowali, one wzbogacają tą bazę. Po drugie, jak rozumiem, powstał sam algorytm, tak? Czy narzędzie Pharma AE, które służy do generowania tych związków chemicznych. I moje pytanie jest, czy to są główne efekty waszej współpracy, czy coś jeszcze mi pominęło, czy moglibyście tutaj chociaż kilka zdań powiedzieć? Podstawowym efektem jest rzeczywiście zbudowanie algorytmu tego Pharma AE, który jest dość złożonym algorytmem informatycznym. Znaczy on jest dość złożony, ponieważ tutaj jest parę takich problemów, które jest związane z tym samplowaniem warunkowym, jest zbudowanie tego modelu. Ten model ma dużo zależności, tam jest dużo rzeczy, które są, no, nazwijmy to, bez wchodzenia w duże szczegóły, no jest po prostu trudny. Teraz, przepraszam, czy rzeczywiście to rozszerza naszą bazę danych?
w pewnym sensie tak, ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Tu i to, co przed chwileczką Tomek powiedział, że my dopasowujemy do tej proteiny, którą skądinąd wiemy, że oto nam, to jest jak gdyby naszym celem, znaleźć molekułę do odpowiedniej proteiny. To jest jak gdyby jeszcze nie wszystko, dlatego że nasze modele, czyli jak gdyby to jest pierwszy etap, ale on jest łatwo rozszerzalny. To znaczy on może wygenerować dowolną proteinę, dowolną, przepraszam, molekułę, która będzie pasować, ale skądinąd my nie wiemy jeszcze, czy taka molekuła jest łatwo syntetyzowalna, bo pamiętajcie o tym, że my mamy na początku jakieś składniki, my z tego musimy wygenerować ten związek. No to tym się zajmują jakieś firmy chemiczne, ale i część z tego jest syntetyzowalne, część nie jest syntetyzowalne. My jeszcze musimy znaleźć metodę syntezy. Znaczy, jak gdyby reguły syntetyzowania, reguły jak gdyby chemiczne są skądinąd znane, znaczy reakcje chemiczne. Jest po prostu baza danych reakcji chemicznych. Ona jest, oczywiście się rozszerza, ale to idzie w coraz, jak gdyby, im więcej ich znamy, tym znacznie mniej będzie tak. Więc to jest jak gdyby jeden z elementów, ale jak gdyby to, co tutaj było powiedziane, my budujemy tą molekułę, która będzie pasować do tego farmakoforu, jak gdyby możemy do tego, czyli innymi słowy w tym modelu, który tu został przedstawiony, my losujemy z tej przestrzeni, która jest w tym modelu po lewej stronie, pod warunkiem pasowania do farmakoforu, który jest zakodowany w tej przestrzeni ZPH. My możemy do tego dodać jak gdyby kolejny element, to będzie pasowanie jeszcze do tego, żeby ten związek był syntetyzowalny. Syntetyzowalność to jest jeden z elementów. On jeszcze może być, jest wiele takich warunków, jak na przykład, czy on będzie stabilny, bo prawda, związki chemiczne, my możemy je syntetyzować, ale one mogą się na przykład, one mogą mieć taką własność, że się na przykład natychmiast rozpadają, prawda, są niestabilne. Więc to jest pewnego rodzaju pomysł, który można rozszerzać, ale on jest w pewnym sensie, można powiedzieć, modularny. Obok tego fragmentu, który jest po prawej stronie farmakofor, możemy dodać kolejny. Ten model, to się wydaje, że no, okej, to jest proste, ale jak gdyby dopasowanie według naszej, jak to się mówi, według naszej najlepszej wiedzy, nie znaleźliśmy na świecie takiego modelu, który by dopasowywał do tych farmakoforów. Więc w pewnym sensie efektem naszego działania jest pomysł i jego realizacja. Niestety od realizacji do znalezienia związku molekuły, która rzeczywiście działa następnej aspiryny, to jeszcze jest długa droga, bo jeszcze musimy zrobić, prawda, inne badania i tak dalej. Tak naprawdę umówmy się, że na świecie chyba na razie tylko, nie wiem, na MIT twierdzą, że znaleźli jakiś związek w całkowicie nowy sposób, ale to niekoniecznie wszystko jest prawda. Poza tym pamiętajmy też o czymś takim, że budowa tych nowych związków to nie znaczy, że my budujemy, nie zawsze to oznacza, że my budujemy całkiem nowy związek. Często to oznacza coś takiego, że my znamy jakiś związek i my chcemy zbudować taki bardzo podobny, nie tylko żeby przeskoczyć prawo patentowe, to jest inna sprawa, ale że on był troszeczkę lepszy. To znaczy, żeby my znamy jakiś związek, który, tak jak mówiliśmy, dopasowuje się do tej kieszeni, on leczy. Świetnie, ale my możemy znaleźć związek, który się dopasowuje troszeczkę jeszcze lepiej. W związku z czym my możemy te warunki jak gdyby zapisać w tym modelu, który tam mamy i rozpocząć to samplowanie też z warunkiem takim początkowym, że my chcemy znaleźć coś podobnego do naszego jakiegoś
wyjściowego wniosku. To ostatnie pytanie sobie jeszcze pozwolę zadać, tylko jak panowie widzicie przyszłość, nie wiem, w kontekście współpracy międzynarodowej i efektów publikacyjnych tych, jak się wydaje, no niezwykle interesujących badań? I może najpierw od drugiej, drugiego pytania, efekty publikacyjne. I to zajęło nam trochę więcej czasu niż myśleliśmy, niestety. To znaczy ten program jest w tej chwili na końcowym etapie, ale wymaga jeszcze całego szeregu takich testów, które ma. Pamiętam, że na jednym z pierwszych spotkań, jak gdyby rozpisaliśmy sobie na tablicy, jakie testy trzeba wykonać, i to na razie na mojej tablicy w pokoju wciąż jest napisane i te testy musimy jeszcze wykonać. I wtedy ten artykuł naszym zdaniem jest absolutnie publikowalny w takich czasopismach jak tam Journal of Chemical Modeling czy Chemical Science czy coś tam. Jest cały szereg takich artykułów i czasopism, które zajmują się właśnie publikowaniem tego rodzaju modeli. Co do współpracy międzynarodowej, nie zastanawialiśmy się wprost. Mamy kontakty, że tak powiem, poprzez innych naszych kolegów, na przykład jeden z naszych kolegów, który w pewnym sensie rozwinął chemię, no, był jednym z współdziałających u nas, żeby rozwinąć chemię i informatykę. Powiem jeszcze jedną rzecz, skąd się wzięła w ogóle zainteresowanie chemii informatyką w naszym instytucie, w naszym zespole GMUM, o którym jesteśmy w grupie uczenia maszynowego. To się wzięło z tego, że pamiętam, że kiedyś siedziałem u siebie w pokoju, nagle się odezwał telefon i po drugiej stronie odezwała się głos i powiedział: nazywam się Andrzej Bojarski, jestem szefem katedry, już zapomniałem dokładnie jak ta katedra się nazywa, w Polskiej Akademii Nauk, czy nie napisalibyśmy razem wniosku grantowego. No i to było parę lat temu i napisaliśmy ten wniosek grantowy, dostaliśmy finansowanie i od tego czasu jak gdyby istnieje współpraca pomiędzy nami i Polską Akademią Nauk, a poprzez Polską Akademię Nauk, która ma bliższe, to jest taki akurat zespół, ten zespół profesora Bojarskiego, to jest zespół, który się zajmuje właśnie takimi metodami obliczeniowymi, przygotowaniami. I oni mają bardzo z kolei dużo kontaktów za granicą, w związku z czym my już poprzez nich nawiązujemy te kontakty i nie wiem, czy konkretnie dokładnie ten model, ale inne modele jak gdyby szły we współpracy międzynarodowej również.